Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy bardzo ładny dzień, świeci słońce, ale wieje taki dosyć przenikliwy wiatr i czeka nas praca, której nie lubię, nie cierpię wręcz, nienawidzę, po prostu nienawidzę jej. Będziemy zbierać kamienie na polach i pamiętam, jak chodziłam do szkoły w Mieszkowicach, do rolniczej, to zawsze na praktykach, jak już przyszła wiosna, zbieraliśmy kamienie. Tak się do nich zraziłam, że nienawidzę tej pracy po dzień dzisiejszy. Pole to jest położone 8 km od naszej miejscowości, może nawet i 10, bo dojechać tutaj do tego pola też jest jeszcze 2 km. Skowronki przepięknie śpiewają, no i musimy tutaj wyzbierać ten kawałek cały. Jest tutaj 5 hektarów. Zboże na tą chwilę wygląda bardzo ładnie. Na tle tutaj innych zbóż odznacza się. Zobaczcie, tam jest jaśniejsze, tam też jest jaśniejsze. No i tak jak żeśmy przed chwileczką jechali, to ewidentnie widać, że tamtemu zbożu czegoś jeszcze brakuje. Brakuje mu dokarmienia, no i być może po zimie ono takie jest, nie zebrało się jeszcze w sobie. Nasze ma kolor, jest ładnie nakrzewione, także no jest szansa, że plon będzie. Dzikie śliwy i wszelkiego rodzaju dziczki przepięknie już kwitną, rozkwitają się. Jest dosyć chłodno, więc tutaj faza rozwoju pąka, z pąka w kwiat jest dosyć długa, ale było minus 5 i tutaj wszystko w środku jest czarne, także owoców tutaj z tego za dużo nie będzie, bo połowa tutaj omarznie. Robaki też już powychodziły, do słońca się grzeją, przyroda się budzi, pokrzywki też już wychodzą, nawet oset wyłazi. I kamienie też. Na polu jest oczko wodne, taki stawik. Tutaj takich stawików jest dosyć dużo i nie pamiętam tak wysokiej wody w tym stawiku. Jest ona zawsze, co roku, ale tylko środkiem gdzieś taki delikatny kaczeniec. W tym roku tej wody jest dosyć dużo, dosyć sporo. Ona teraz w ostatnich dniach troszeczkę tutaj opadła. Te pola są zmeliorowane. Jest tutaj założona melioracja, są sączki odwadniające i wody w tym roku jest tyle, że tutaj z Boleszkowic do Namyślina przez las idzie rów, tak zwany rów Chrobrego. I tym rowem woda odprowadzana jest do rzeki Myśli, a potem do Odry. No a na koniec trafia do Bałtyku oczywiście. I w tym roku od kilku lat pierwszy raz ta woda właśnie z tych tutaj pól w Boleszkowicach tym rowem Chrobrego płynie. I to płynie dosyć intensywnie. Na tyle jest ona w tym rowie wysoka, że nawet tutaj Janusz robi spływy kajakowe tym rowem, no więc to świadczy o tym, że tej wody jest dosyć dużo. A tutaj przy stawiku jest dużo dziadów. Porosły one tutaj bujne, jak nigdzie indziej. No i tutaj jest przepust. Bo te stawiki, one też są tutaj po to, aby właśnie woda z sączków, z tych wszystkich drenaży polnych spływała do takich stawików. Dziady, złapać się w takiego, zobaczcie, masakra, ale ile ich tutaj jest, nie chciałabym tutaj włazić w te dziady i później się skubać z tych dziadów, oj nie chciałabym i chyba nikt z Was by nie chciał. Ryb tutaj nie ma, być może jakaś gdzieś drobnica naniesiona przez kaczki się znajduje, bo widziałam tutaj też również czaple, no a jak jest czapla, to jest jakaś i ryba. Ale dużych nie ma, bo nie mają one tutaj warunków ku temu, aby te ryby się tutaj rozwijały.
woda nie jest wentylowana, w lecie jest jej bardzo mało, ostatnie lata też było mało. Także tylko ewentualnie jakaś drobnica naniesiona przez kaczki. Kamieni jest dosyć sporo, różnego rodzaju i małe i duże. Zbieramy we czwórkę. Ja z mężem, córcia za kamerą teraz, no i dziadek w roli operatora ciągnika. A my tutaj zbieramy. Teraz zrobiło się dosyć chłodno, ale my się ruszamy, więc nie jest źle. Myślałam, że nie ma dzików. Myliłam się. Dziki są. I tutaj właśnie zobaczcie, jak przerył równiutko w poszukiwaniu pędraków. Szkód jako takich tutaj nie ma, bo tej zwierzyny jest dosyć mało. Tam od lasu mamy las ogrodzony siatką i tutaj wszyscy rolnicy ogrodzili od ściany lasu pola, żeby ta zwierzyna tak nie szła. Ona i tak przechodzi, bo idzie od strony drogi, idzie tam od strony drugiej, wchodzi na te pola, ale jest jej zdecydowanie mniej. Jak powiedzmy było wtedy 100% zwierzyny na polach z lasu, tak teraz jest może 10%. Pól tutaj jest bardzo dużo wokoło, więc ta zwierzyna ma gdzie się rozlokować. Nie robi szkód na jednym polu, tylko jednemu rolnikowi. Jak są, to są one minimalne i na całej powierzchni. Wieś tutaj, ta Boleszkowice, zawsze była wsią typowo rolniczą. Tam jest wieś, przepięknie widać kościół. Jak słoneczko na niego wyjdzie, pięknie tutaj wieża kościoła się błyszczy. Wiatraki, które też zostały postawione tutaj na tych polach już kupę lat temu, jak tylko zaczęły one wchodzić. I dookoła tutaj, jak sięgnąć tylko oczami, wszędzie są pola uprawne. Ziemie tutaj są dobre, takie podchodzące pod gliniaste, klasy czwartej, trzeciej, być może gdzieś tam się zdarza i dwójka. Także one tutaj bardzo ładnie rodzą te ziemię. Jesteśmy zadowoleni. Nawet jak jest susza, to jakiś ten plon jest dla siebie wystarczy. Nasze zwierzęta jeszcze głodu nie cierpiały. Był taki okres, że faktycznie cierpiały głód, jak przyszła woda w 97, zalało nam wszystkie pola. Wtedy była pomoc zorganizowana przez rolników, między innymi z Podlasia, także tutaj podziękowania teraz dla Podlasia, bo i my żeśmy wtedy dostali siano, dostaliśmy zboże, dostaliśmy ziemniaki. Bydło bardzo pochudło, ono cierpiało głód u wszystkich rolników tutaj na zachodzie, ale dzięki właśnie pomocy rolników z Polski to bydło no, przetrwało. Nie lubię zbierać kamieni. Nigdy nie lubiłam ich zbierać i nie polubię zbierania kamieni. Nazbierałam się ich za wszystkie czasy i jak przejmowałam gospodarstwo, w życiu bym nie pomyślała, że będę zbierała kamienie u siebie na swoim własnym polu. Jest ich dosyć sporo. No i zbieramy je co roku, co dwa lata. I teraz może ktoś zada pytanie, to skąd one się biorą, jak rolnicy zbierają kamienie co roku, czy co dwa lata i one są. Potocznie mówi się, że kamienie rosną, ale one nie rosną. Wychodzą naturalnie w procesie ruchu ziemi. Ziemia nasza składa się z warstw. W środku ziemi jest skała. Są drgania ziemi, są ruchy tektoniczne, są różnego rodzaju wybuchy i części tych skał podziemnych odkruszają się, no i one później podczas ruchów wychodzą pod powierzchnię i tych kamieni są miejsca, takie jak właśnie tutaj w Boleszkowicach, że jest ich skolkogodno. Wielkość też jest różna, od takich małych do dużych. No i teraz też pytanie, po co je zbierać, jak one i tak wyłażą? Jest to czynność konieczna, bo dzisiaj żniwa robi się kombajnami i gdyby te kamienie tu zostały, te malutkie większej szkody kombajnowi nie zrobią, ale taki, czy już takie większe, jak mamy tam na łyżce, niestety mogą połamać
całe te motowidła nawijają zboże i idą podbieraki, takie kolce, jak widzicie, prostym językiem mówiąc. I jeżeli kamień się dostanie później w te bębny, niestety wszystko połamie, a koszt remontu, koszt naprawy później takiego kombajnu, takiej maszyny, niestety jest niemały. Zobaczcie, jaki ładny kamień. Jak pięknie się tutaj warstwy na nim zachowały. Kiedyś też na tym tutaj polu znaleźliśmy kamień z odciśniętym śladem chyba skóry jakiegoś może dinozaura. Takie kropki chropowate. Gdzieś w domu ten kamień jest. Jak go znajdę, to pokażę. Na koniec filmiku. Niektóre kamienie leżą na wierzchu, to się fajnie zbiera. A są też takie, że wiecie co, wystaje czubeczek. To tak jak góra, na której Titanic poległ, wystawał tylko stożek, a pod spodem była cała ta góra lodowa. O, tak jak tutaj, zobaczcie. Jak tutaj to widać, podejdź bliżej, wystawało tylko tyle, a w ziemi była reszta. Kamienie nie tylko kombajn mogą uszkodzić. Pamiętam ze szkoły taka śmieszna ciekawostka, jak na mechanizacji zaliczaliśmy budowę kombajnu i to było część zaliczenia półrocza. No i ja podchodzę do tego zaliczenia, do egzaminu. Miałam zespół podbierający kombajna, wtedy jeszcze bizona zaliczyć. No i profesor pyta mnie, no Grzyb, chodź do odpowiedzi. Omów budowę zespołu podbierającego kombajna. I ja tak mówię. Pomieszało mi się tak, on tak patrzy na mnie z politowaniem. No niestety nie mogę ci tego zaliczyć. Kolejny termin za tydzień. Za tydzień podeszłam, pomyliłam śrubki. Podchodziłam chyba 5 razy. W końcu ten profesor tak na mnie patrzy i mówi tak. Oparł się. I mówi tak, wiesz co, Maryśka? Idź na WGD, gotuj pierogi, a ten zespół podbierający kombajna zostaw. Siadaj, zaliczę ci już ten zespół. I pamiętam do dzisiaj zespół podbierający kombajnu. Ale też oprócz tego, że kamień może uszkodzić właśnie cały ten zespół kombajnu, to jeszcze i pług, bo jak się orze, no to... Uwaga, bo idzie zespół zbierający kombajn. Słyszeliście? Mój mąż powiedział, uwaga, bo idzie zespół zbierający. Kamienie. Kamienie, tak. Ale takie kamienie też właśnie i często on jak przyjeżdża po orce, to jest albo ułamany ten lemierz, albo wykrzywiony, albo rozdarty, bo gdzieś dużo kamieni jest jeszcze w ziemi. I są takie, że wozi ze sobą szpadel i wykopuje je, a jak je znajdzie, właśnie pługiem zahaczy, jak zerwie kiedyś tak zahaczył, głęboko w ziemi był taki bryczol, że jak zahaczył, to wyrwało całą tą, jak to się nazywa? Pierś z odkładnicą, tak? Całe wszystko wyrwało. Jak? Korpus. Cały korpus wyrwało, wykopał, ale to taki był bryczol, że nawet go podnieść nie mógł. Później na przodzie widłami podnosił tego kamienia i wywoził, tam on leży przy drzewach. Także, ale zobaczcie, jak pięknie wiosna już się rozwija. Jak ślicznie te listeczki na czeremchach już się rozwijają. I pozbierane. Tatuś już pojechał traktorkiem do przodu, a my idziemy nogami do samochodu. Skowronki bardzo ładnie śpiewają, towarzyszyły nam tutaj calutki dzień. Lubię na nie patrzeć, jak one tak w powietrzu wręcz zawisną, machają tylko skrzydełkami. I taka ciekawostka, taki skowronek bez przerwy może śpiewać do 2 godzin. Mieszkam na zachodzie kraju, co już większość z Was wie, w zachodniopomorskim.
i przyroda tutaj dosyć szybko się budzi. Nawet o 2-3 tygodnie jest różnica między wschodem, południem, a tutaj zachodem. Ale czegoś takiego to się nie spodziewałam. Rzepaki już mają pąki, są wysokie. I jeżeli przyjdą jeszcze majowe przymrozki, to one niestety zmarzną, bo w takim tempie, jak one teraz tutaj ruszyły do wegetacji, to za 2 tygodnie będą już kwitnąć. Będziemy wywozić pszczoły na rzepak. Bardzo szybko w tym roku wegetacja ruszyła i bardzo szybko to się tutaj wszystko rozwija. Na dzisiaj już dość. Zbieranie kamieni jest ciężką pracą, no trzeba to zrobić, ale no lekko nie jest. I tak nieraz ktoś tam się pyta, jak idzie, czy jest lekko. No są dni, że tak jak dzisiaj, nie jest lekko. Człowiek jest zmęczony, ma dość i teraz myśli, aby tylko się już wykąpać i iść spać, bo jutro od nowa kolejny dzień. Aż głowa boli. Tutaj mam ten kamień, o którym mówiłam, co żeśmy znaleźli. I tutaj zobaczcie, jest odciśnięta tak jakby taka skóra. Ona tutaj są takie kuleczki. I tu jest ślad. Też tak jakby coś było odciśnięte. Jak żeśmy ten kamień namoczyli, to tutaj widać jakby taka nóżka była z pazurkami. Fajna pamiątka, fajne znalezisko, także jak teraz idziemy zbierać kamienie, to taki odruch mam i zaczynam przeglądać, czy coś tam nie znajdę z jakimś takim odciskiem. Kiedyś gdzieś jeszcze był kamień z taką jakby paprotką odciśnięty, taka paproć. Gdzieś go położyłam i nie wiem, gdzie on jest, gdzieś w domu leży. I tutaj jest drugie takie znalezisko. Do dzisiaj, no nie wiem co to jest, ale wygląda to na pierwotny młotek, czy coś takiego, bo tutaj jest, zobaczcie, ma tą taką jakby górę, tu jest wszystko wyprofilowane na rzemień, tak jakby to było przymocowane do drewna, tutaj jest grubsza część i tutaj jest wyciosane. Tu widać, że jest ukrzone, tak jakby by było stukane. Coś takiego. Młotek prehistoryczny. Na pewno nie jest to kamień formacji naturalnej, tylko jest obrobiony taką prymitywną ręką człowieka. Fajne znalezisko, także no, na polu można znaleźć wśród kamieni prawdziwe, takie historyczne złoto, takie cacko można powiedzieć. No i takie właśnie dwa są. Jeszcze jest gdzieś ta taka paprotka, ale no nie wiem, gdzieś położyłam tak, żeby pamiętać gdzie i nie mogę jej znaleźć. Fajne. A dzisiaj zmęczenie już bierze górę. Już mi się nawet chyba mówić nic nie chce. Także pożegnam się dzisiaj z Wami, życząc Wam spokojnego wieczoru, udanych dni, no i wszystkiego co najlepsze. O, mucha nawet przyleciała, już się pojawiły, wybudziły się. Trzeba będzie zaraz zrobić jeszcze polowanie. Będzie polowanie na muchę. Do następnego.